Dobra, czat. Witam w kolejnym wieśku. Lecimy sobie dalej. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Niech nam się wszystko powczytuje. Ogólnie Asak zostawił nam list po gonitwie u Erasma i trzeba by się do niego przejść. Niedaleko też mamy znacznik zapytania. No, można zobaczyć, co tam jest. Jak będzie coś zbyt mocnego na nasz level, to najwyżej stopnić się ewakuujemy. A jak damy radę, to miejscówkę wyczyścimy. Łotka, nie tak szybko. I będzie nic. Jedziemy! Ale myślałem, że tylko stoczysz prosto. O, tam mamy miejsce mocy, dobra. Aż żal tam nie wejść. Żal tu nie wejść, naprawdę. Mogę z niego zaczerpnąć. Nice. Punkt umiejętności zgarnięty. Elegancko. No i co? Najbliższy punkt szybkiej podróży tutaj. Jedź, Płotka! Jeżeli się nie zajmował w akcji aktualnie. Tak. W drugą stronę, wieś Alples, ale to też po drodze będziemy mieli pole zbóż. Sprzejdźmy sobie prosto. Zwolnij, chłodko. W sumie ta chłod, co siadą, nie wygląda aż tak źle. Tylko te klapy przydałoby jej się zmienić. Tak to wygląda spoko. Tepiemy się na rynek.
I lecimy do Tasaka. Wieczne ognie świetli wam drogę. Że naprawdę często pada. Autentycznie. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników. Teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Okej. Zawsze troszeczkę zarobku w sumie padnie. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. No ale chyba kurwa nie każe mi się ścinać o... To przede wszystkim od razu. Bitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. O ja pierdolę, no tego to ja się nie spodziewałem, że od razu mnie to wrzuci do wyścigu. Jak to chociażbym grę zapisał, halo! Kurwa! Ej, dobra. Fokus kurwa na mapie i na trasie, bo ja naprawdę nie chcę tego spierdolić teraz. Co jest najgorsze, że teraz trzeba przyblokować dwie osoby. A nie jedną. O ile jedną się fajnie blokuje, o tyle dwójkę już przyblokować. No to już mogą być leciutkie problemy z tym. Ale nie chcę, żeby doszło do sytuacji, w której przed finiszem dosłownie, kurwa, płotka straci cały swój pęd. Dobra, dała radę. Smoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt. I szczerze... wywalone w tą straż świątynną. Niech co szlachtują, co chcą.
Aktualnie nie po to tu jesteśmy, żeby ich rozpierdalać. Musimy powiedzieć Pryszczyli, czego dowiedzieliśmy się od Dudu. To jest raz. Kwestia życia i śmierci. To jest zadanie od Rudej. Dobra. Wróg publiczny. Porozmawiaj z osobą, która jest przekrojówcy Filipy. To jest zlecenie od tego Radowida cholernego, żebyśmy mu ją przyprowadzili. Więc najpierw skupiłbym się na kwestii życia i śmierci, potem skupiłbym się na tym zleceniu od Radowida, a dopiero potem poszlibyśmy do Priscilli. Fakt, że to już jest poniżej naszego poziomu, bo już mamy to wyszerzone. No ale trudno, no. Zbieramy exp tam, gdzie się da, a tam, gdzie przepadnie, no to trudno. Lecimy na ten targ rybny, bo w sumie po to się ścigaliśmy, żeby potem, mając kontakt z tym typem, niczego nie spierdzieli, jeśli chodzi o wyścigi w tym mieście. Wypiemy się przy rynku. Będzie troszeczkę szybciej. A! I przy okazji zamontujemy płotce to, co dostaliśmy kończąc te wyścigi. W sumie znacznie podniesie próg paniki płotki. I przy okazji może będzie jakoś to wyglądać na jej głowie. W sumie te inne siodła i duperelki będę mógł posprzedawać, bo nawet nie ma po co to sobie dźwigać w tym ekwipunku. Skoro i tak mamy lepszy sprzęt na koniu zamontowany. Jakby to nie brzmiało. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Niebieska koszula i klucz przy pasie. Shit. Masz klucz przy pasie? Masz klucz przy pasie. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe, ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Nie chlubię. Tędy, to niedaleko. Dobra, idziemy za typem, zobaczymy do czego to doprowadzi. No typie, ruszaj, 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 ruszaj. LOL. Nie sądziłem, że po drodze jeszcze na niego czemu napadną. Ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud. Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście?
Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Hey, ja. Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż. Ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Trochę przegapiłaś początek, ale to no. Nadrobisz najwyżej później. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. Powiedzmy, że to dobry pomysł. To dobry pomysł. Uczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak, zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Co mnie, no... Wyspane na streama, tyle ci powiem. Poszedłem w Kimę gdzieś... 15, 16, coś koło tego. Żeby się tylko wyspać. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Mieszanka wszystkiego w tej rodzinie. Coś tam pospałem. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Ja pamiętam tą misję. No też się w sumie zdziwiłem, Kasperek, żeś ty tu wbił. Przecież godzina 19 to ci się zazwyczaj nie układa, że tak powiem. Co ja chciałem? Pamiętam tą misję, bo troszeczkę już temu się grało, ale powiem wam, tak leciutko spoilerując, że jak wszystko dobrze pójdzie i niczego w tej misji nie spierdolę, to będziemy mieli zbliżonko z Triss. Lecimy od razu na przyjęcie chyba.
Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Aha, dobra. No wiesz, tak się złożyło, że tak się odpalamy, no to trudno, nie? Kup maskę lisicy dla Triss, kup maskę dla siebie, opcjonalnie kup nowy strój, dublet, spodnie i buty. A czy myśmy przypadkiem nie mieli tego dubletu? Tak z tej audiencji u króla? Coś mi się tak wydaje? Maybe? Czekajcie. Kurwa. A autentycznie go nie mamy. Kurwa, rzemiosło, przedmioty fabularne, nie. Jedzenie, ni chuja. Oleje, ni chuja. Broń, ni chuja. Nie mamy tego. Najwyżej obejrzę na powtórce albo na klipie, jak zrobię. Ostatnio nawet było tam... Bartek czy tam Ruda mi mówili, że lepiej usunąć te klipy, żeby się administracja nie przypierdoliła z tymi zbliżeniami. Ale na razie tego nie wypierdala, bo jak na razie na razie się nie martwię, bo się nic nie przypierdoliło do mnie jeszcze. No dobre złączenie z dwóch słów mi siadło. Dobra, nieważne, później tu się zreperuje. Czekaj, kurwa. Ja pierdolę. Ja to jednak perełki czasem robię w tych tytułach. Dobra. Ogarnięte? O jest, dobra. Kurwa, czy ja mogę normalnie pisać? Dziękuję. Idziemy kupić te cholerne maski. No, nową polszczyznę robię. Kurwa, musisz tak na... chwila, bo tu gdzieś, kurwa, przy okazji... Mamy skrytkę. Czy ja do skrytki nie wpierdoliłem tego dubletu? Halo? Mamy to. No to chyba nie będę musiał tego kupować, nie? Słownik od nowa napisać? Tak, na przykład przy kabungaj się do mnie.
Tak wiecie, przyklapuję się do mnie na browara, kurwa. Leci tu rozwała. No i dobrze, tak ma być. Ej, no, dobra, czekaj, bo ja tak czy siak mam kupić ten cholerny dublet, ale... Mamy ten strój dworski i ja się zastanawiam, czy po prostu nie możemy pójść w tym stroju dworskim, no bo... Kurwa! Jak nie, to na chuj mi to potrzebne. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Gatris, to nie będzie za szczęśliwie, o nie będzie. Dobra. Koko postara się tego całego serduszka nie spierdolić. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Ja się boję, żebyś ty, kurwa, na mnie nie poleżał. No i teraz zobaczcie, że mamy praktycznie ten sam dubl, to samo, co dostaliśmy od tego typa, od króla. Jedyne, czego w sumie brakuje, w tym samym zajebistym komplecie, to są, kurwa, buty. I robimy tak. Dla tury zbierzemy maskę Lica. Dobrze, że mnie jeszcze to podpisali. Dzisiaj maska Tris, żebym czegoś nie spierdolił przy okazji. I dobrze, że to kosztuje tylko jedną koronę. A dla siebie weźmiemy to. Jak żeby inaczej. No i co? Skoro mamy górę i dół, no to raczej bierzemy tylko buty, no i wywalone. I mamy wszystko. Opłaciło się tego nie wypierdalać, szczerze. Bywaj. Zanieś maskę i siedzę do Tris. Załóż nowy dublet, spodnie i buty przed pójściem do Tris. No kurwa, panie. Pewnie, że założę. Chuj, że nie nowy, bo dostałem go jeszcze u króla, ale... Ale mam przy sobie. Dziesięć sekund już był event, bo okazało się, że duch był w korytarzu. W tym, gdzie jest kibę, dzielący ten niebieski pokój. Aha! A to fajnie się bawiłeś. Czekajcie, daleko ja mam do tej Tris aktualnie? Nie, dobra. Nie, to co? Za pamięci się przebieramy. Ja pierdolę, Geralt, jak ty teraz wyglądasz. Oh, shit. Dobra. Wiedźmin przebrany w dublet zapierdala sobie po mieście na plec... po mieście z mieczami na plecach. No czemu nie? I teraz wyobraźcie sobie, że idąc w takim stroju, napada was kurwa zgraja bandytów i musicie ich posprzątać.
O czym ja przed chwilą, kurwa, mówiłem? Rozjebany w stylowym stylu. Jak do siebie wchodzi, błota mi naniesie. Może ona się w końcu do niego wyprowadzi. Wiesz co? Mogę ci, kurwa, nanieść nie tylko błota, ale przy okazji jeszcze strażników świątynnych, kurwa, frajerów z zakonu Płonącej Róży. No już będziesz miała problem. Ewentualnie, kurwa, leciał ludzi, których zabiłem, to sobie będziesz mogła, kurwa, krew sprzątać na przy okazji. Nice. Widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dwójeczka najpierw. Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. Tak. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. A ten strażnik ma, kurwa, głos Leto z Gulety, jakby kto pytał. Dobra, zostawiamy kosy na zewnątrz. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. O, jak tu pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Ale jak on mógł z tą chudą Lafirendą? No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? Rozkminy bab. Hej, Vivianko! Nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Ładnie to tak strychn, przyjaciół nie poznawasz? Hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Vivianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzybiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Zostawmy tego sukiesa w spokoju, bo ja nie chcę robić przypału na przyjęciu. Chodźmy, Tris, nie róbmy zamieszania. Ej, Vivianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed Passiflorą! Wracaj! Skrętny typ. Jeszcze z tobą nie skończyłem! Ja jestem krakenem!
A ten to się chyba kurwa naćpał, przepraszam. Nie maruj, tylko przynieś krewetki i trąbkę. Duszno, duszno. Znowu się tu kręcisz, Rimski urzędom? Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Dobra, nie reagujmy na to. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Kto to był? To stary znajomy. Nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Brzydkie kaczątko, kurwa, chyba z niego jest. Dobra, czekajcie, bo trzeba i tak wejść tędy. Rozejrzyjmy się tu. Żeby ogarnąć, co jest tutaj. Aha, gra w gwinta, a to ja podziękuję. Dobra, nara. Nie było mnie tu nigdy. Też sobie sprawdzę sobie, czy faktycznie o gwinta łazi. Ale obstawiam, że tak, skoro siedzą przy kartach. O, z tym frajerem trzeba pogadać, czekaj. E, panie! A no krupier, kurwa, no gwint, jak, gwint na 100%. Prosimy! Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kryty. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. A spierdalaj pan. Nie mam ochoty. Nie lubi pan wygrywać? Nie lubię grać w gwinta, kurwa. Jak tam idą interesy? Wygrać, wygrywać, co ja mogę, kurwa, krąbne wyścigi. Nie Tergofa przed chwilą? O, przepraszam. Pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Generał Boris! Cześć, sobie, synu. Generał Borchis? Gerald z Rivi. Czyli nie pomyliłem się aż tak bardzo. Bardzo mi miło. A to... Piękna i tajemnicza dama. Poczekajmy z formalnościami do końca przyjęcia, kiedy wszyscy zdejmą maski. Tak jest zabawniej, prawda? Ma pan rację. A teraz bardzo przepraszam. Naprawdę muszę pilnie znaleźć Dyrgofa. Miłego wieczoru. Czemu nie lubię? Po prostu nie idzie mi ten gwint i nie grał w to. Nigdy nie byłem fanem karcianek. I nie jestem w dalszym ciągu. Przepraszam was za chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Pani, tak, to ja. Ta od Pstrągów. Zajebie się to z nim. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. Dwójeczka. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć, czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem. Jest bardzo beztroski.
całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia? No nie powiem, czy jest bezpieczne, bo jeszcze wypierdoli się w powietrze. Ale to tak czysto teoretycznie się może wyjebać w powietrze. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy poszukać. Będę czekać na wieści. Ten pojazd po czarodzieja, którzy nie są zbyt bystrzy, jakiś snalek. Chodźmy poszukać Alberta. O ja pierdolę, dobra. Maska pantery. Zakodować sobie w głowie, kurwa, że rzucamy chyba z maską pantery. Masz ty piaro, bo ona jesteś ci zajęta. A, zapierdalaś jak Demirzans? Dobra, to spadam. Czas inwestować w klejnoty. Matko, co za potworzysko? Pantera. Ja nie jestem byle kto. O, tyś sławny Geralt z Rivendell. Duszno. To ten typ, czy mi się wydaje? Nie, pantera to raczej powinna być czarna, a nie kurwa złota. I raczej wątpię, że był na tyle dużym debilem, żeby się najebać w momencie, kiedy ktoś chce go odpierdolić. Chociaż kurwa chuj wie, może i się najebał w trzy dupy. Okresy głodu i wojny są potrzebne. W ten sposób społeczeństwo się odradza i oczyszcza. Tak. Oczywiście dotyczy to tylko warstw niższych i nie ludzi. Jak nie urok, to sraczka. A wtedy jak nie chupnie. No dobra, mamy typa. Tak? A wiecie co? Dajmy mu dokończyć. Ja jestem ciekaw, co on tu pierdoli. On będzie jeszcze gadać? Zjebałem. Dobra, tak czy siak, to se kurwa zabawia panienki, jebaniec. Chcą go odpierdolić, a to se zabawia panienki, czemu nie? Ale przed śmiercią może zamoczy. Ładna maska. Albert Wegelbund? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. No kurwa idiota. Powiedzmy, że przysyła nas mamusia. Narobimy mu obciachu. Była nas twoja matka, Pantero. Och, czyli pani jest...
Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Trys, czytasz mi, kurwa, w myślach? A autentycznie zapiszę grę, żeby niczego nie spierdoli z tym zakątkiem. Zakątek ruchawełka. Ależ to właśnie cnotka. Może usiądziemy tutaj? Jasne, tylko tu przyjdź, kobieto. To jest kurwa płot, chcesz siadać? Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego tu spotkaliśmy. A, Amorice, co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie? Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. A ty odmówiłaś. Tak sądzisz? Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Ja mam wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Urok osobisty, kurwa, lecimy z koksem. To kwestia twojego uroku osobistego. Uważaj, to brzmiało prawie jak komplement. I dobrze. I dobrze. O, czyżbyś próbował... Ktoś idzie. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, procha, po malutku mała żabko. Cii, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Ruda najebana. Tris, czekaj. Geralt, idziesz? Ruda najebana, kurwa. Aż normalnie Geralt pikokiem te schody przepierdolił. Idę, jestem zaraz za twoją dupą, spokojnie, kurwa. Ooo,
Ej, w sumie to byłby dobry tytuł na streama, ruda najebana. Uważaj. Pani Marigold, nareszcie. Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Chuj, dobrze ale powiedziane. Na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiedlane konie. Dobrze, tam się spotkamy. Kurwa. Mała uwaga, bo ja rozumiem zamianę maskami, ale ten typ jest kurwa całkowicie inaczej ubrany. No co kurwa, na to już nikt nie patrzy? Dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja. Albert Fegelbud? Nie. Proszę się odsunąć, panie. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie paniczna robi. Nie sądzę. Trzymaj mu! Się tu wziął. Niepotrzebne spowalniacze normalnie. Trzeba jakoś stąd do cholerki wyjść. Kropy, 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 kropy.
Za mało wypiła, rozumiecie o co chodzi. Się martwić. No, soku z kroku dać się jej chyba napić. Wszystko w porządku, trzeba tylko trochę posprzątać w ogrodzie, zanim goście się zorientują. Mam tam wysłać służących? Tak. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszę się, że mogłem pomóc. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, gdzie mnie szukać. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Triss, nie przepraszaj. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie. To się zawsze wpierdoli, kiedy nie trzeba. Nie, gro, kurwa, zrozum, że ja nie idę na Skellige. Czekajcie, niech się wszystko odhaczy. Zobaczmy, czy to jest to, o czym myślę. Spotka się z Triss. No to lecim do Rudej! Ja sobie tego nie odpuszczę. Kurwa, gdzie ja się przytepałem? Halo? Gdzie ja się przytepał? Kurwa, nawet nie chciałem. Ja tylko chciałem mapę przesunąć. Skąd będzie szybciej? No chyba stąd, bo nie będę tyle kluczył. Będziemy sobie tędy, tyk, będzie na miejscu, dobra. Tylko może ubrałbym się w końcu w normalną zbroję, a nie popylał w tym kurwa czymś. Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedźmi reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Nie mam takiego glejtu. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Wpierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Muszę mu tu jeszcze tą maskę ściągnąć. Od Ziggy'ego Rolvena. Pokażcie, co do miasta wnosicie. Ruben, nie wygłupiaj się. Muszę mu ściągnąć tą maskę, bo normalnie nie wyrobię, nie? Czy gdzie on to ma tu? Kraut, kur... Nie poznajesz? Hej, ktoś, a? Pokażcie, co wnosicie, mówię! Co tam u ciebie?
poradujcie. No to jest nic na bite. Ach, dzień jak dzień. Przez sekund 5, bo to było gdzieś chyba tutaj? Nie? Też chciałbyś zarobić, co? Czekaj. Straż przyda mu Trilis. Niedobrze. Zarzekał, że to tu ją widział. Może kłam. Kłamał, kiedy obciąłem mu pierwszy palec. Ale przy drugim każdy robi się szczery. Druga kurwa ma mi na smak. Znajdzie, to kwestia czasu. Będę miał na ciebie bacza, nie miał okresy. Słuchaj, okay, syny się zasadzili na rolą. Co się odwaliło, że ty tak mało jadła? Taka zmęczona. Przecież zapłaciłam za cały miesiąc z góry. Tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko większe, to i więcej się należy. O, bidulka. Nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapy kurwa precz. Łapy precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Martwiłem się o ciebie. W mieście roi się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy, postawili warty na każdym skrzyżowaniu. A potem zaczęli przeszukiwać miasto ulicę po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy goniczyny. Ale czasem znajdują też... Gdzie mam wypierdalać, Aneta? Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. Można, można. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypi. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Szybka zupka wasze spotkanie. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć?
Co mam zrobić, Geralt? O kurwa, to już mam problem, co tu wybrać. Stasia, przechodziłaś to. Jakieś błyskotliwe rady, co tu zrobić w tej sytuacji? Dobra. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. No to tańczymy. Jest, muszę, dałaś mi tego typa. Ale ty sobie świetnie radzisz, kurwa, na chuj ci ochrona. Gdzie jest ta kryjka? Niedaleko na okrawkach. A teraz ciii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Na 100% wybrałeś, żeby pomóc? Spoko. To pomagamy. Chciałam się kurwa w szczura zmienić, żeby nas nie zauważyli, czy co? Dobra, poszli, chuj. Zabrać ich. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne, każdy tak mówi. A moja nagroda? Marigold! Wiedźmi! To słabe, to szczęście! Tego żywego! Szybko! W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. Nie mogę zagwarantować, że jeśli pójdziecie z nami, wszystko będzie dobrze. Ale jeśli tu zostaniecie, zginiecie na pewno. On ma rację. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Kochanie, błagam cię. Zamknij się! Mówiłem ci, bo możemy stąd wyjechać, ale nie, nie pasowało ci. No to masz, masz co chciałaś. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Zedło, okej, nie ma problemu. Pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia.
Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. A teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. No, to nic zasuwaj. Zaszuwaj. Nie widać ani straży, ani łowców. Czyli wszystko w porządku. Albo się spóźniliśmy. No to robimy kotlety. Przepraszam, jak on mnie jemną z takiej odległości? Poszukamy. Zajebałaś mi punkty doświadczenia. Cholera, za długo zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. Dobra, trzymaj się, Kacperek. Wiedział, na co się pisze. Przynajmniej przyszliśmy, zanim znaleźli czarodziejów. Te pierwsze jest zbyt takie... suche, moim zdaniem. I takie... bez współczucia, więc może weźmy trubujeczkę, to powinno być troszeczkę lepsze. I tak dobrze, że przyszliśmy, zanim znaleźli wejście do kryjówki i dorwali resztę. Nie potrafię robić takich rachunków, Geralt. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Tędy, Geralt. Co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się martwi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem dziecki. Wiesz, że uciekasz do Kogiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz mnie. Takie wrażliwe serce. Dwójka czy jedynka? Jedynka tak korci. Dobra, dwójka. A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziejów panu to od miesięcy. Dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym dobrze jest mieć w Kogirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Tris będzie. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kogirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Thank you.
Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomóc rydańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było tak na tym. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty? To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanału. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zwaczajcie. Ja pójdę z Geraltem. A ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Triss, na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Jeśli wyjdę z tego całą, rzucam czary w cholerę. Nie możesz tego... Powodzenia. ...żeby magia zniknęła, my razem z nią. Czekaj, bo mamy iść tędy, dobra. No to Triss, ruszaj do pala, bo tak dziękuję, trochę... Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Już wkrótce. Już pogadaliście sobie fajnie. Trzeba było zaczynać. Tak, który my poziom mamy aktualnie? 17, dobra. Bardzo się z tego cieszę. Au. Dobra. Popadali. Jesteś coś do ojebania, czy tak? Średnio. A. Jeden masz przeprowadzić czarodziejów, kurwa, ale martwisz się tym, czy jest to coś do opierdolenia. Dobra, to była ściana do rozpierdolenia, co nie? Ja. Staba srebra przyda się i to naprawdę się przyda, jeśli chodzi o robienie setu kota, który mam w planach zrobić. Nie wiem, czy go zrobię na streamie, czy poza streamem, zobaczymy. Jak będziemy stać z tym, co mamy. Zasobność i tak dalej. Biblioteka. Stara Księga Wiecznego. O! Święta Księga Wiecznego Ognia. Cóż, czyżby zakon płonącej róży miał tu swoją miejscówkę kiedyś? Kroniki historii Redanii. Ewidentnie coś tu się odpierdoliło. Dobra. Triss, znalazłem wyjście. Patrz, pierwszy to sala de Persero, kroniki Jakuba z Varazze, niesamowite, same białe kroniki. Nie wrócimy. Odpływam gdzieś na wyspę. Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. Chodź, musimy się śpieszyć. Tak, ty sobie pierdolisz o książkach, a ja się napierdalam z autopsami, tak? No,
bardzo kurwa miło z twojej strony, ci naprawdę. Chuj. Klasa sama sobie. Klasa sama w sobie. O, wow, 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 wow. Dobra. Zobaczę, czy... nie ma żadnych tych... żadnych mutagenów, ani nic. Druga srebra się przyda. Zatrzymaj się. Słyszysz? Co to? Szczury. To moja specjalizacja, pamiętasz? Nie mamy się czego bać. Zależy, ile ich jest. Kanały, zgaduję, że od zajebania. Chris, czy ty możesz łaskawie ruszyć dupala? Bo tak jakby... jadziesz sobie tutaj, kurwa, nie ruszając dupy, a przydałoby się, żebyś ruszyła stąd dupę. Dziękuję. No cała szczurza plaga. Ruszasz dupę? Dziękuję. I zgadzaj, że trzeba będzie zejść na dół. Do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokąsane stopy i łydki, ale to nic. Musisz oczyścić te rany, inaczej wda się zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. Na górze już słyszę utopce. Zobaczymy, co będzie tutaj. W sumie... zobaczmy sobie tą górę, czy tam czegoś nie będzie. A nóż będzie jakiś skarb do wzięcia. Dobra, zobaczmy, czy się opłaciło tu napierdalać. Zdecydowanie się, kurwa, nie opłaciło. No, stalowe płyty jeszcze może być. Ale tak, poza tym... to ni chuj nie było opłacalne.
tylko w okolicach szyi i karku. Czy skąd wzięta strzela? Chyba wszystko. Ślady po szponach, długich i ostrych. Ale że coś jeszcze tu będzie na nas czekać, czy... Ogólnie mowa o tych bagiennikach cholernych. Ale kachesty bardzo ważna rzecz. Nic nie ma. Nie, dobra, to lecimy dalej. Latarnia wciąż się pali. Zginęli niedawno. Podobry jej szyję. No nie mówcie, że będziemy mieli jeszcze wampira po drodze. Bo wszystko na to wskazuje. Że to jeszcze będzie wampir wyższy gdzieś siedzieć. Siedzieć, leżeć, nevermind. Nie wampir wyższy, ale wampir. Napierdalaj go, żeby się nie leczył. Nie chcę od niego dostać. Obrażenie nie było aż takie duże. No to nie z niego podrobiły, więc w sumie warpet. Słyszysz? Nowy! Udało nam się! Chodź, musimy przygotować statki, zanim łowcy zwietrzą, co się dzieje. Tak, od 5, bo to jest dużo rzeczy do podniesienia, które warto wziąć. Ten schemat już mam, ale i tak go wezmę. Czas się rozejrzeć, jak statek. A daj spokój. Podła kryta. Drewno zbudwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie stormu. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Powiedz ci, Apeś? Mogę zagrać na skrzypca. Albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. Siema, Teddy. Nie
mieszaj się w nie swoje sprawy. Przykro mi. Na tym polega mój zawód. To jak? Poprosisz ją, żeby została? Co cię to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie. Zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcy mi! No kurwa mać, nie można spokojnie popłynąć. Na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Zostań, Ruda, zostań, kurde. Zostań ze mną. Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Marigold, musimy odbijać! Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ja kocham cię. Pani Marigold, luzujemy cumy! Siemka, Łukasik. Cześć, Juki. Ile was tu przyszło? Jezu, w szoku jestem. No, brachu, przynajmniej spróbowałeś. Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedzieć ci? Dobra, dawaj z tą opowiastką. Opowiedz, co mi szkodzi. Jak wiesz, spaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Nie, akurat ci nie dobrze, nie narzekam na razie. Wyperfumowałem się jak kurwa na upał, założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczeplają. No i mówię jej, Filipa, tyle nas łączy, te sprawy. I wiesz co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszczeplają? Nie, że... Geralt. Odwróć się. Nie jestem w nastroju na żarty. Nie, poważnie. Odwróć się. Jasne, luknę potem. Fis? Myślałem, że... Ja też. Ale zmieniłam zdanie. Została, czyli będzie ruchanko. No i git gut. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wikstra, nie obraź się, ale... Znikam. Już mnie nie ma. Chodźmy stąd. Gdzieś, skąd będzie widać statki. Prowadź. Oh yeah! No mam nadzieję, że ci tutaj nie zanudzę, wiesz? Już ich chyba nie dorwą, co? Nie, możesz przestać się przejmować, naprawdę. Masz rację. Po prostu trudno mi uwierzyć, że już po wszystkim. Marzyłam o tej chwili od miesięcy. A ja od paru minut. W sumie, patrząc na streama, to od godziny i pół chciałem, żebyś go przeruchała. Możesz mi obiecać, że przestaniesz teraz nadstawiać karku za innych? Nie. Nie? Please. W Nowigradzie nie ma już ani jednego czarodzieja. Ale jesteś ty. Ja się potrafię obronić. Przed Kikimorą, Gryfem, Bruksą. Ale nie przed Gonem. Ty i Ciri będziecie potrzebowali mojej pomocy. I będę przy was.
Tak to sobie wyobrażałaś? Nie. Wyobrażałam sobie, że będę na statku razem z resztą. A ty co najwyżej machasz mi z brzegu chusteczką. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Bardzo. Może jeszcze kiedyś tam popłyniemy, jak już będzie po wszystkim. No, w sumie dwójeczka. To by oznaczało bale, bankiety, biesiady i inne nudne rzeczy na B. Ale też baldachimy, balsamy, bajaderki. Odkułbyś sobie lata spania po krzakach i kąpania się w górskich strumieniach. Brzmi kurząco, ale nie musiałbym rezygnować z wiedźmistwa. Nie? Brałbyś może czasem zlecenia na jakieś potwory, żeby nie wyjść z formy. Tylko niezbyt groźne, żebym się nie musiała za bardzo martwić. A ja czekałabym na ciebie. Niech zgadnę, z kolacją przy świece? Przy świecach? Ale w łóżku. Chociaż tak naprawdę możemy się obejść bez świec i bez łóżka. Twitch Administration, błagam, kurwa, nie dajcie mi za to bana. To jest część gry, ja kurwa na to nie poradzę. Się latarnia zajarała. Jak Konar po Bramranie. Patrz, wysyłają nam coś. Jakiś sygnał. H? L? A? K? B? R? Hl? Lagbr? Jest bez sensu. To kod. Czego się spodziewałeś? Dziękuję, Geralt, za to i za to, co mi powiedziałeś w porcie. Powinienem był ci to powiedzieć już dawno temu. To co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. No ta, najpierw trzeba skoczyć jeszcze dwa dodatki, dopiero potem będzie żyli długo i szczęśliwie. Na długo i szczęśliwie przyjdzie jeszcze czas. Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żyjemy w okrutnym świecie, Geralt. Trudno w nim robić plany. Jeszcze trudniej w nie wierzyć, nawet jeśli się bardzo chce. Przed chwilą byłaś w zupełnie innym nastroju. Stryk. Iskierka zgasła. Nie przejmuj się mną, Geralt. I błagam, uważaj na siebie. Jadę szukać Ciri. Jestem już blisko. Albo jej, albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie wiedźmini i czarodziejki są mile widziani. Kaer Morhen. Dawno mnie tam nie było. Zatem do zobaczenia. Będę tęsknić. Bardzo. Ja też. Wiesz, co mi się przypomina, jak ona mówi o Kaer Morhen? Ta scena, kiedy ciupciali się na łóżku z Geraltem. Woda kolońska, ostry pot i końska maść na ból stawów. Dijkstra. Ach, te wiedźmińskie zmysły.
Nic się przed wami nie ukryje. Przed tobą też, jak widzę. Odczepisz się kiedyś ode mnie? Kiedyś. Jak już nie będziesz mi potrzebny. I Triss wróciła wtedy tekstem, żeby wypróbowali te stare łóżko w KR Moren, czy się do czegoś jeszcze nadaje. Dobra, co ty znowu kombinujesz, Usapało? Dijkstra, co ty znowu klujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my, ale kto uratuje czarodziejów z Rindę? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. No tak, kurwa, czułem, że będzie chciał, żeby go zabić. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Pytasz, czy będzie na streamie, czy ogólnie? Wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze królestwo północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Skończę streama, to możemy zagrać. Wszystko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt. Wiesz, biorąc pod uwagę, jakie to masz zajebiste reakcje, grając w horrory, to ciężko mi jest ci odmówić, Kantoni, wiesz? Bo będziemy się zajebiście bawić. Nie zabijam królów. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Gówno prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów. W tym także dla twoich przyjaciół. Było pytanie do mnie, czy do niego, bo już nie wiem. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Zależy od horroru. Przecież dobrze, co powiedziałem. Czasem się człowiek wystraszy, a... Zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg. A czasem po prostu robi co trzeba i idzie. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Dobra, słuchajcie, mamy już godzinę 46, raczej nie zdążymy zrobić nic sensownego, zanim dobijemy do tych dwóch godzin, bo
Może poza faktem, że przydałoby się kurwa Geralta ubrać do porządku, a to akurat możemy zrobić. Więc na dzisiaj bym w sumie kończył tego streameczka. I co? I jutro działamy dalej o 19. Ewentualnie zastanawiam się nad tym, czy nie walnąć jeszcze streama z fazmofobii, jak będę z Toadiem napierdzielać. Co ty na to, Toadie? Jak jeszcze stąd nie uciekłeś? Gramy na ofie czy na streamie? Jak wolisz? Twoja decyzja. Tu i tu będę na... Okej. Dobra. W sumie walnę troszeczkę tego streama. Może nie jakoś mega długo, ale coś tam sobie zrobimy. Dobra. To za tego streama dziękować, że wszyscy byliście i widzimy się za chwileczkę.